Kochani, gdzie my możemy być? Jesteśmy na stacji paliw i wybieramy się właśnie na lotnisko do Warszawy po teściów moich, po rodziców Krzysztofa. Ten czas tak szybko leci, także jedziemy już po nich, mamy prowiancik, kawę, napoje, no i co? I lecimy, także życzę nam przyjemnej podróży. Później wam jeszcze opowiem, byliśmy dzisiaj na ryneczku w Czekocinie, kupiliśmy dużo fajnych, świeżych warzywek, pieczywo, także super rozpoczęty dzień. Oczywiście najlepsza kawa musi być. Gapa. Nie odzywałam się do was dwa dni. Zaczęłam nagrywać vloga i po prostu go nie skończyłam. Także teściowie już są z nami i przywieźli dużo takich fajnych rzeczy dla Leosia. Między innymi taki piękny motor, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale Leoś jest ogromnym fanem motorów. On tak lubi motory, mu się motory śnią po nocy. Cały dzień tylko rozmawia o motorach, także dostał taki piękny motor i on jest sterowany. Grają tutaj fajne piosenki, świecą się koła, także wyobraźcie sobie, jaki był szczęśliwy. Uśmiech nie schodzi mu po prostu z twarzy. Też nie skończyłam wam, byliśmy na naszym ryneczku. Uwielbiam takie ryneczki, bo można kupić świeże mięsko, owoce, warzywa. Kupiliśmy ogórki, śliwki, jabłka. Także jak najbardziej na plus. Pokażę wam, co jeszcze Leoś dostał. I my dzisiaj, ja jadę dzisiaj na rzęsy, a później jedziemy z Leosiem na takie pierwsze dni w przedszkolu, żeby poznać rodziców, dzieciaczki, żeby troszkę się zaklimatyzował. Także tak to dzisiaj wygląda. Zobaczcie, dostał od dziadków takie fajne skarpetki. Monday, Tuesday, wiecie, na każdy dzień tygodnia. Z Primara dostał 7 par takich majteczek. Wszystko mu się na pewno przyda do przedszkola. Dostał też takie majteczki. No i słuchajcie, piżamki. Uwielbiamy piżamy z Primarka. Tu są koszulki i do tego spodenki. I to są takie z robotem. A to jest po prostu czad. Żółwie ninja i pizzowa piżamka. Także one są pakowane po dwie. Więc mamy 4 pary. No i ulubiony motyw też Leosia to Superman i Spider-Man. Także zobaczcie, ze Spider-Manem takie super od dziadków. Piżamki do przedszkola, skarpetki i majteczki. Przyda nam się na pewno. Okej, kochani, jestem już na miejscu. Byliśmy też jeszcze u babci Jadzi dzisiaj, także trochę spraw pozałatwialiśmy, a teraz lecę na rzęsy, ale dzisiaj Ewelina będzie miała naprawdę misję, dlatego że mamy godzinę 20, także niech się dzieje, co chce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nam się uda, bo zazwyczaj robimy to około 2 godzin, ale tak jak mówię, mamy dzisiaj to spotkanie w przedszkolu, więc mało czasu. I kochani, nie wiem, czy zobaczycie. Udało nam się, a w sumie Ewelinie udało się zrobić rzęsy. Robiła je godzinę 10, także efekt jest delikatny. Dzisiaj robiłyśmy 2 do 1. Nie tą moją szaloną metodę, że dużo się dzieje. Dzisiaj jest prosto, delikatnie, ale bardzo ładnie i mega się z nich cieszę. Gdzie masz napisane imię? A tu. Mogę zobaczyć? A u Kasi. Ale ślicznie. No dobra, pokaż, jak ty się wspinasz. Mamie. Elegancko. Uwaga, idzie Leoś. Jadź. I jedzie. Gotów do startu? Start. Brawo. Okej, kochani, wróciliśmy już do domu po dniu pełnym wrażeń. Tak wyglądają moje rzęsy i są bardzo, moim zdaniem, teraz takie naturalne, delikatne, zupełnie inne niż były ostatnio, także muszę się przyzwyczaić, ale też wiele z was pisało mi, że lepiej być w takich delikatnych rzęsach, także dajcie znać, czy te takie bardziej, wiecie, 3D podkreślone, czy 2 do 1. Słuchajcie, byliśmy w przedszkolu, wow! Byliśmy w przedszkolu, później dołączył do nas jeszcze Krzysiek i muszę wam powiedzieć, że naprawdę pieski szaleją, pani wróciła. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, ale to bardzo nam się podobało. Super przyjemnie. Dzieciaki najpierw bawiły się na podwórku, później wszyscy poszli zobaczyć swoje szatnie. Później poszliśmy wszyscy umyć rączki i był poczęstunek, były soki, woda, owoce i wszyscy razem się bawili, także bardzo, bardzo przyjemnie i muszę wam powiedzieć, że już zaczynam się powoli stresować, jak to będzie, jak Leoś będzie chodził codziennie do przedszkola i
Ale to jest fajny chłopak, bardzo towarzyski, bardzo taki rozsądny, ostrożny, więc mam nadzieję, że będzie zadowolony i przeszczęśliwy. I jutro idziemy też jeszcze na taki jeden dzień, zobaczyć jak to wszystko będzie. Trochę też spraw organizacyjnych, także bardzo, bardzo się cieszymy. I to Wam chciałam powiedzieć, nie wiem czy dzisiaj mi się uda coś jeszcze nagrać, może Wam coś jeszcze wrzucę. Przebieram się, idziemy jeszcze trochę pograć małym w piłkę, zrobimy jakąś kolację i tak to u nas będzie dzisiaj wyglądać. Tęskniłaś za mną? Lili? Siad! A wiecie, że my dzisiaj widzieliśmy pięknego mopsa, dziewczynkę? Taką jak Lili, tylko młodszą. Czy wy wiecie? Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że to jest najpiękniejsze mydło na świecie. Mango Mai Tai. Zapamiętajcie sobie, jeżeli szukacie mydła idealnego, jak ono pachnie. Naprawdę, kochani, ja uwielbiam mydła do rąk z Bath & Body Works, uwielbiam ich pianki, peelingi, ale ten zapach, sztos, mistrzostwo. Dziadkowie i Krzysztof zaczynają już grać z Losiem w piłkę, bo Leo uwielbia grać w piłkę. Już niedługo w ogóle wielkimi krokami zbliża się nasz wyjazd, także też nie mogę się już doczekać. Słuchajcie, dajcie sposób na meszki, bo po prostu nie mogę już z tym wytrzymać. Chodzi mi o meszki, które idą do owoców, które siedzą w owocach. Nie mogę, po prostu nie mogę. Kupuję zawsze owoce, wkładam do takiego koszyczka. Jest pełno meszek. Czy biorę śliwkę, czy nektarynkę, wszędzie pełno meszek. Jeżeli macie sposoby, jak to zwalczyć, to koniecznie dajcie mi znać, no bo naprawdę czasem już dostaję gorączki, jak widzę, wszędzie meszki. Meszki i muchy. Ostatnio to mnie po prostu z równowagi wyprowadza. Okej, kochani, w dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Dziękuję za mile spędzony czas i do usłyszenia już w kolejnych vlogach. Pozdrawiam serdecznie, pa!